Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale z równaniami kwadratowymi uczeń spotyka się niechcący już w szkole podstawowej. Na przykład pole kwadratu jest obliczane jako kwadrat długości boku. A jeśli znamy pole? Wtedy możemy obliczyć bok a, rozwiązując równanie kwadratowe. T równa się a do kwadratu, gdzie a to długość boku naszej figury. W geometrii trzeba tylko pamiętać, że długości zawsze są nieujemne. Dlatego przyjmujemy tylko dodatnie rozwiązania takiego równania. Potrafisz już zamieniać postać ogólną i kanoniczną na iloczynową. Teraz pokażę Ci, jak to działa w drugą stronę. Czyli jak zamieniać postać iloczynową na ogólną i kanoniczną. Spójrz na taką funkcję. Y równa się 3 razy w nawiasie x odjąć 1 zamykamy nawias razy w drugim nawiasie x dodać 2. Spróbuj samodzielnie przekształcić ten wzór, wymnażając po kolei wszystkie czynniki. Najpierw pomnożę nawiasy x razy x to x kwadrat x razy 2 to 2x, minus 1 razy x to minus x, a minus 1 razy 2 to minus 2. Zamykam nawias. Po uproszczeniu otrzymamy 3 razy w nawiasie x kwadrat dodać x odjąć 2. Teraz każdy element nawiasu mnożę przez 3 i dostaję 3x kwadrat dodać 3x odjąć 6. Mamy postać ogólną funkcji kwadratowej. Aby zamienić postać iloczynową na ogólną, wystarczy zapisać tę postać jako sumę algebraiczną, czyli wymnożyć wszystkie czynniki. Spróbuj teraz samodzielnie zapisać w postaci ogólnej funkcję. Y równa się minus 2 razy. W nawiasie x dodać 3, zamykamy nawias, razy w drugim nawiasie x dodać 1. Po wymnożeniu wszystkich czynników otrzymujemy. Minus 2x kwadrat odjąć 8x odjąć 6. Masz taki sam wynik? To gratuluję. A jak zamienić postać iloczynową na postać kanoniczną? Zastanówmy się najpierw, czy każdą funkcję kwadratową, zapisaną w postaci iloczynowej, da się zapisać w postaci kanonicznej. Jak myślisz? Wiesz, że każda parabola będąca wykresem funkcji kwadratowej ma wierzchołek. Oznacza to, że każdą funkcję kwadratową zapisaną w postaci iloczynowej da się zapisać w postaci kanonicznej. Jednym ze sposobów jest zamiana postaci iloczynowej do ogólnej, a następnie wyliczenie współrzędnych wierzchołka ze znanych wzorów. Zobacz. Postać ogólna funkcji y równa się minus 2 razy w nawiasie x dodać 3, zamykamy nawias razy w drugim nawiasie x dodać 1 to minus 2x kwadrat odjąć 8 x odjąć 6. Czego potrzebujemy do postaci kanonicznej? Współczynnika a oraz współrzędnych wierzchołka, czyli p i q. Oblicz p i q samodzielnie korzystając ze wzorów na p minus b przez 2a oraz na q minus delta przez 4a. p to 8 podzielić przez minus 4 czyli minus 2. Do q potrzebujemy delty czyli b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Otrzymujemy w nawiasie minus 8 zamykamy nawias do kwadratu odjąć 4 razy minus 2 razy minus 6 co daje 16. q równa się zatem minus 16 podzielić przez minus 8, czyli 2. Zapisz samodzielnie postać kanoniczną tej funkcji kwadratowej. Współczynnik A to minus 2, P to minus 2, a Q to 2. Postać kanoniczna tej funkcji to minus 2 razy. W nawiasie x dodać 2, zamykamy nawias, do kwadratu dodać 2. Gotowe. Istnieje też drugi sposób zamiany. Spójrz na postać iloczynową takiej funkcji. Y równa się dwa razy w nawiasie x odjąć 3, razy w drugim nawiasie x odjąć 1. Wiemy, że miejsca zerowe tej funkcji to 3 i 1. Wiemy też, że ramiona tej funkcji są skierowane w górę. Narysujmy wykres pomocniczy, czyli parabolę przechodzącą przez x równy 3 i przez x równy 1. Nie znamy wartości współrzędnych wierzchołka. Mamy je obliczyć. Istnieje wiele parabol przechodzących przez te dwa miejsca z ramionami skierowanymi do góry. Jak zatem znaleźć konkretny wierzchołek przypisany do naszej paraboli? Wiemy, że każda parabola jest symetryczna względem pewnej prostej, której równanie to x równa się p. To znaczy, że prosta symetrii przechodzi dokładnie w połowie odległości miejsc zerowych. Jest zatem średnią arytmetyczną ich sumy. P liczymy zatem, dodając do siebie współrzędne iksowe obu miejsc zerowych i dzieląc wynik przez 2. Otrzymujemy 1, dodać 3, podzielić przez 2, czyli 2. P jest równe 2. A jak obliczyć q? q to inaczej wartość. Którą funkcja przyjmuje dla argumentu p. Możemy ją obliczyć, wstawiając do wzoru w miejsce x wartość p, czyli 2. Otrzymujemy dwa razy w nawiasie 2 odjąć 3 razy w drugim nawiasie 2 odjąć 1, czyli minus 2. Wierzchołek tej paraboli jest w punkcie o współrzędnych 2 i minus 2. Możemy zapisać postać kanoniczną tej funkcji? Możemy. To dwa razy w nawiasie x odjąć 2, zamykamy nawias do kwadratu odjąć 2. Gotowe! Zamieniając postać iloczynową na kanoniczną, wybierz sposób, który jest dla Ciebie wygodniejszy. Teraz pora na trening zdobytej wiedzy. Zamień postać loczynową funkcji y równa się dwa razy w nawiasie x odjąć 1, razy w drugim nawiasie x dodać 4 na postać ogólną i kanoniczną. Najpierw postać ogólna. Wystarczy przemnożyć wszystkie czynniki. Otrzymujemy 2 razy w nawiasie x kwadrat dodać 4x odjąć x odjąć 4 czyli 2 razy w nawiasie x kwadrat dodać 3x odjąć 4 a po wymnożeniu nawiasu przez 2 2x kwadrat dodać 6x odjąć 8. Teraz postać kanoniczna. Możemy wykorzystać do tego otrzymaną już postać ogólną. P to minus b podzielić przez 2a, czyli minus 6 podzielić przez 4, co daje minus 3 drugie. Q to minus delta przez 4a. Liczymy deltę. 6 kwadrat odjąć 4 razy 2 razy minus 8, czyli 36 dodać 64, a to wynosi 100. Q równa się zatem minus 100 podzielić przez 8. Czyli minus 12,5. Teraz wystarczy zapisać postać kanoniczną, czyli dwa razy w nawiasie x dodać 3 drugie, zamykamy nawias, do kwadratu odjąć 12,5. Współrzędne wierzchołka tej funkcji możesz też obliczyć drugim sposobem. Spróbuj to zrobić samodzielnie. Pierwsza współrzędna wierzchołka, czyli p, jest równa średniej arytmetycznej miejsc zerowych odczytujemy z postaci jej loczynowej. To 1 i minus 4. 1 dodać minus 4 podzielić przez 2 daje minus 3 drugie. Czyli nasze p to minus 3 drugie. P to wartość funkcji dla argumentu równego minus 3 drugim co obliczamy wstawiając do tego wzoru w miejsce x minus 3 drugie. Otrzymujemy 2 razy w nawiasie minus 3 drugie odjąć 1 razy w drugim nawiasie minus 3 drugie dodać 4 otrzymamy, tak jak poprzednią metodą, minus 12,5. Gotowe. Aby zamienić postać iloczynową funkcji kwadratowej na postać ogólną, wykonujemy takie działania jak na wyrażeniach algebraicznych. Postać iloczynową możemy zamienić na kanoniczną na dwa sposoby. Przejść przez postać ogólną albo skorzystać ze wzorów na p i q. P to średnia arytmetyczna miejsc zerowych, a q to wartość funkcji dla argumentu p. W tym dziale znajdziesz niezbędną wiedzę dotyczącą postaci loczynowej funkcji kwadratowej oraz rozwiązywania równań kwadratowych. Jeśli lubisz nasze lekcje, to polub naszą stronę na Facebooku.